Dzień dobry, witajcie kochani, z tej strony Ewelina, witam się z Wami serdecznie, zapraszam dzisiaj Was do mojej kuchni, będziemy ponownie piec, a dzisiaj będziemy piec ciasto jabłecznik na kruchym cieście. Gwarantuję Wam, że ciasto jest mega pyszne i jest dość proste w przygotowaniu, także zachęcam Was do zrobienia takiego ciasta. Ja już zmierzam je robić i będziemy widzieć się już za chwilę. Ja dzisiaj to jestem taką, można powiedzieć, już to mówiłam w którymś wideo, house mouse i często tak się nazywam. Sama na siebie tak mówię, bo nie lubię określenia kura domowa, zresztą kurą domową nie jestem, nigdy nie byłam. Rozumiem też kobiety, które tak się określają. Jeżeli komuś to pasuje określenie, to jak najbardziej. Ja natomiast wolę mówić na siebie house mouse. I czasami właśnie lubię być taką house mouse, taką myszką domową. No dobrze, ja już idę i zabieram się do pracy. Więc co nam będzie potrzebne? Najpierw będziemy robili ciasto kruche. I tutaj potrzebujemy, mam tutaj 3 szklanki mąki, proszek do pieczenia, kostka masła i jest to zimne masło z lodówki, takie najlepiej, żeby było. Są też 3 łyżki cukru, płaskie 3 łyżki cukru. I słuchajcie, do ciasta kruchego będziemy potrzebowali tylko same żółtka, więc będzie 5 żółtek. W środek będziemy dawali jabłuszka, te jabłuszka będą utarkowane, podduszone, ale to wszystko będę Wam mówić w trakcie. Proporcje będą w opisie. No i będzie też beza. I słuchajcie, beza właśnie tutaj zostanie 5 białek. Będzie szklanka cukru. No niestety, no beza, no musi być cukier. I będzie też łyżka octu. Także widzimy się za chwilkę. Tutaj mamy już wyrobione ciasto. Teraz odkroję sobie i 3/4 odkrajam, a tą część tutaj do zamrażalnika wsadzę tak na około pół godziny lub krócej. Dzisiaj to chyba krócej będzie, bo się spieszę. I słuchajcie, tutaj ubiłam te białka. Dodałam też szklankę cukru i łyżkę octu. A tutaj są jabłuszka tarkowane na tarce o dużych oczkach. Dodałam łyżkę płaską cukru brązowego i słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć jeszcze cynamon. Zaraz cynamon tutaj wleci. No ile kto lubi, czy lubi. No i zastanawiam się, bo w niektórych przepisach czasami jest, żeby dodać łyżkę płaską kaszy manny. No nie wiem właśnie, zastanawiam się, czy dodać. Może dodam trochę. No dobra. I zaraz do Was wrócę. Ciasto, tą jedną część, 3/4, wyłożyłam do blachy. I teraz będę nakładała na to już schłodzone jabłuszka, które no nie miałam długo, po prostu chwilkę były na gazie. Więc ciasto, jabłka, potem beza. Zaraz Wam pokażę. Jabłka już są nałożone i teraz będą te białka. No to jest praktycznie beza. Także teraz na jabłka będzie wędrowała beza. O, zobaczcie. Ubita jest dobrze, nie spada. Beza też jest nałożona i teraz ciasto kruche, które było schowane do zamrażalki, ono u mnie tam było mniej więcej około 10 minut, no ale już ładnie jest złapane, jest twarde. Można je starkować na tarce o dużych oczkach, bądź po prostu można je pokruszyć tutaj na górę. I będziemy wstawiać ciasto do piekarnika nagrzanego na około 180 stopni, piekarnik góra-dół. Ja chyba dzisiaj pokruszę. Teraz będę wkładała ciasto do piekarnika. Jak widzicie, tutaj pokruszyłam i mówiłam grzanie góra-dół. Piekarnik nastawiony jest na 35 minut. Po tym czasie będę sprawdzała. O, i tutaj mamy nasze ciasto. Niech sobie rośnie. I widzimy się później.
Ciasto prezentuje się w ten sposób. Już sobie tutaj ukroiłam. A tutaj kawa. No, będę się cieszyła jeszcze. Także widzicie tutaj warstwę ciasta, jabłka, beza i ta kruszonka u góry. Ciasto jest pyszne, polecam Wam serdecznie.